Cześć, tu Izu, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na swoim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przeglądem kosmetyków Avon, tylko w takiej formie open boxowej. A że paczka jest dosyć taka, no, się przynajmniej wydaje, że jest ciekawa, no i przy okazji będziecie mogli sobie zobaczyć, co zamawiają inni. Oczywiście ja nie będę w stanie wszystkiego Wam pokazać, bo rzeczy nie dla mnie. Niestety Wam nie pokażę, jak one fizycznie wyglądają, no ale przynajmniej będziecie wiedzieli, co się kupuje. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i zaczynamy! Będę brała w rękę po prostu pierwszą lepszą rzecz, która mi się nawinie pod moje śliczne łapsie. I nie ukrywam, że czekam, że znajdę gdzieś w tej paczce na wierzchu pewną szminkę, która powinna do mnie przyjść w ramach bonusu dla konsultantek. Będą tam jeszcze dwie inne rzeczy, ale jak widzicie, nie mam dzisiaj żadnej szminki na ustach, także mam nadzieję, że ona zaraz się tutaj gdzieś pod moją ręką znajdzie. Sobie razem pomalujemy te usta i zobaczymy, jak ten kolor będzie wyglądał, bo to jest nowość. Przechodzimy do produktów i pierwszym produktem jest kremowy żel pod prysznic. Ja już nieraz wspominałam, że ja nie bardzo przepadam za kremowymi żelami pod prysznic, ale ten akurat bardzo lubię i chętnie do niego wracam. Jest bardzo owocowy, rześki, taki teraz, wiecie, na już można powiedzieć jesień pełną gębą. Możemy sobie śmiało przypomnieć zapachy lata. Bardzo fajny żel. Mam tutaj szmineczkę. I to jest Sherry Delight. I powiem Wam, że to jest właśnie ten kolor, chyba. To jest ta szminka matowa. Sherry Delight. I powiem Wam, że tutaj na tyłach tego opakowania to tak nie wygląda za bardzo, jak powinno chyba wyglądać. Przynajmniej w sumie nie wiem, jak ta szminka powinna wyglądać, bo w katalogu wyglądała ona troszeczkę inaczej. Zobaczymy. Otworzymy ją sobie. Pachnie bardzo przyjemnie, jak większość tych pomadek matowych. Mam lusterko. I powiem Wam, że ona tutaj się wydaje bardziej brązowa niż taka bordowa. Przynajmniej tak się wydawało mnie, że ona będzie taka bordowa, no ale nieważne. Darowanemu okojowi nie patrzy się w zęby. Wydawało mi się, że ona jest bordowa, a ona jest brązowa. Chociaż niby tutaj ma jakieś te przebłyski borda, no ale zobaczymy, jak będę się w niej prezentowała, bo powiem Wam, że na jesień i na zimę ten kolor jest całkiem spoko. Tak wygląda efekt końcowy na moich ustach i teraz mam do Was pytanie, co o tym myślicie, co o tym sądzicie. Ja szczerze powiedziawszy myślałam, że ta szminka będzie zupełnie innym kolorem niż jest faktycznie. Ale zauważyłam również, że ona nie jest aż tak bardzo napigmentowana jak inne matowe szminki. To z jednej strony jest dobre i z jednej strony niedobre, tak myślę, bo możemy sobie fajnie zbudować kolor. Widzicie, ten kolor, który mam teraz na ustach, no to niestety musiałam parę razy więcej niż 3, 4, 5 umachać się, żeby uzyskać właśnie taki kolor, ale dzięki temu, że możemy zbudować sobie kolor, jaki w zasadzie chcemy, możemy uzyskać taki efekt bardziej subtelny, jak na przykład, o, widzicie różnicę? Jest bardzo duża różnica. Tu jest przejechane parę razy, a tu jest przejechane tylko raz, także sami ocencie. Kolejnym produktem jest farbka kąpielowa do malowania palcami o zapachu arbuza. Oczywiście nie jest to moja rzecz, ale jestem jej bardzo ciekawa, jak pachnie. Myślę, że osoba, do której trafi ta farbka, nie obrazi się, jeżeli ją odkręcę i zobaczę, jak to wygląda. Czyli tutaj mamy coś takiego. Uchylę delikatnie. Pachnie bardzo arbuzowo. Bardzo ładnie pachnie. Ciekawa jestem, jak to się będzie prezentowało już na palcach dzieci, jak to będzie wyglądało, czy dzieciółki będą zadowolone z tego produktu. Myślę, że tak, bo pachnie super, tylko żeby go nie zjadły. A o opinię będę musiała już zapytać po jakimś pewnym czasie mamy i dzieci. Teraz mam zestaw Little Black Dress. Mam nadzieję, że każdy zna już
ten zapach, w obojętnie jakiej formie, czy to jest balsam, czy to jest zapach, czy to jest kulka pod nasze paszki. No, także nie będę się zbyt wiele rozdrabniać na ten temat. Aha, jeżeli Was interesują ceny, to zajrzyjcie do opisu. Ten zestaw w tym katalogu opłaca się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. W mini gazetce kosztował 39,99, to akurat pamiętam i uważam, że to była naprawdę świetna okazja. Dojrzałam mgiełkę, nową mgiełkę, o zapachu karmelizowanej migdały. Ja pamiętam, że miałam kiedyś mydło o zapachu karmelizowanych migdałów i on mi się bardzo podobał i mam nadzieję, że ta mgiełka również mi się spodoba. Jest to taki zapach trochę może świąteczny, taki jesienno-zimowy. Dobrze mi się sympatycznie bardzo kojarzy i mam nadzieję, że się nie zawiodę na tej mgiełce. Otwieramy i sprawdzamy. Bardzo ładny, bardzo przyjemny zapach i pachnie trochę jak po prostu słodki migdał. Nie wiem, czy on jest karamelizowany, w każdym razie jest tutaj dużo migdałka, ale to jest właśnie taki migdał typowo taki słodyczowy. Nie powiedziałabym, że on pachnie dokładnie tak samo jak migdały. No, w każdym razie bardzo ładny jesienno-zimowy zapach i jeszcze mam jedną mgiełkę, którą mam nadzieję za chwileczkę tutaj znajdę. Dalej mam dwa razy Celebre 50 ml i mogę Wam pokazać flakonik dla przypomnienia, co po niektórym. Ten, kto lubi ten zapach, to wie, jak ona wygląda. Ja pamiętam taką wersję zimową Celebre Ice, ona mi się kompletnie nie podobała. Ta Celebra jest bardzo ładna, bardzo ma fajny flakonik, bardzo ją lubię. Kolejnym produktem jest nowość, jest to tusz do rzęs Mark. Wygląda tak, no powiem Wam, że opakowanie bardzo ładnie się wyróżnia z tłumu. Szczoteczka, pokażę Wam może na czole. Ja za takimi szczoteczkami za bardzo nie przypadam, ale wzięłam z ciekawości i zobaczymy, jak się spisze. Kolejnym produktem jest odświeżający dezodorant do stóp, mięta i aloes. Ja mam taki dezodorant do stóp, ale to nie jest mięta i aloes, tego nie chcę niestety napoczynać. Ale co mogę Wam powiedzieć o tych produktach? Mam wariant niebieski, nie pamiętam konkretnie z czym on jest. Możemy go sobie fukać do butów, możemy sobie fukać nim nasze stopy i powiem Wam, że jest ok. W bucikach sprawdza się cudownie, na stópkach zresztą też. No i ogólnie, Footworks, bardzo lubię zestawy różnego rodzaju do stóp i polecam. Znalazłam kolejną mgiełkę, jest to mgiełka perfumowana Celebre. A jest to dodatek dla konsultantki razem z tą szminką, którą mam teraz na ustach. I tutaj jeszcze widzę jedną rzecz. Jest to to. Jest to rozświetlająca maseczka do twarzy z pyłem perłowym i algami. Nie miałam jej jeszcze, bardzo chętnie ją przetestuję. Jeszcze sobie, o, jeszcze sobie powącham, jak ona pachnie. Bardzo delikatnie i kremowo i jej konsystencja również jest taka kremowa, mi się wydaje, widzicie? O, i ona ma delikatny peeling chyba w sobie, chyba że to jest po prostu początek tej maseczki, ale jeżeli byłby w niej peeling, to byłabym z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolona. Wróćmy teraz do perfumowanej mgiełki. Jak już wspomniałam, bardzo lubię zapach Celebre. Zobaczymy, czy bardzo różni się zapach tego sprayu z zapachem perfum, bo perfumy, wiem jak pachną, ale mgiełki jeszcze nigdy nie miałam, także jedziemy. Po rozproszeniu się pachnie zupełnie tak samo, ale jeżeli fukniemy i chcemy, wiecie, od razu poczuć zapach, no to zanim ten zapach się rozejdzie, no to jednak pachnie troszeczkę inaczej. Ale chyba mogę powiedzieć, że tak. Uuu! Jak zwykle mi leci z rąk. Pachnie bardzo podobnie, jednak wyczuwam tutaj takie inne jakby, no niekoniecznie nuty, no ale jednak formuła tego produktu mówi sama za siebie, że to nie będzie to samo jednak co perfumy. Mam również malutki flakonik Incandescence. Ja również bardzo lubię ten zapach i moje klientki także. Mogę tylko Wam powiedzieć, że ten zapach idzie również do tej pani, która zamówiła te dwie Celebry. Także to są praktycznie jej ulubione zapachy. Stos siatek. A propos siatek, nie wzięłam siatek. Widzicie? Bo tu mam katalogi. Później będę przeglądać. Na razie jedziemy z resztą.
Teraz mam olejek Skin So Soft, rozświetlający i ja bardzo lubię te olejki, bardzo za nimi przepadam. Jak mi się nie chce po prostu korzystać, o, zwróćcie na to uwagę, to są właśnie rozświetlające drobinki. I tak, przed użyciem robimy tak. Wstrząsamy i używamy. Bardzo lubię te spraye z tego względu, że nie zawsze mam czas i ochotę na to, żeby się balsamować. Po prostu biorę... O, korek! Jest. Jest korek. Po prostu biorę taki olejek, się fukam. Zostawiam na dosłownie kilka sekund i gotowe. Bardzo je lubię, bardzo polecam, bardzo ładnie pachną i szkoda, że nie ma mojej ulubionej wersji, która była wersją fioletową i to był chyba zapach lawendowy. Bardzo dobrze mi się przy nim zasypiało i mam nadzieję, że kiedyś wróci. Teraz mam błyszczyk, którego również niestety Wam nie otworzę. Jest to kolor Pink Pout. Mam nadzieję, że jakimś cudem dostrzeżecie kolory, jak to wygląda. Jest to bardzo jasny róż z delikatną, ale to bardzo delikatną perełką. W sumie fajny, w sumie bardzo fajny, taki naturalny, dzienny, neutralny. Będę musiała się zapytać, jak on się sprawuje. Bo jeżeli będzie fajny, to sobie go wezmę. Już niewiele nam zostało. Kolejnymi produktami są bardzo ciekawe rzeczy, które się naprawdę bardzo opłacały. A jest to tak, raz. Trzy razy premier Lux Damski. I raz premier Lux Męski. Tak powiem. I to były zestawiki. Jeden zestaw. I drugi zestaw. Można było łączyć, wybierać, co się kompletnie tylko chce, czego dusza nam pragnie, jak to się fajnie odbija. No, w każdym razie. Taki zestaw kosztował 70 zł, czyli na pół nam to daje prosty rachunek. To jest 35 zł za taki flakon cudowności. Te flakoniki mają 50 ml. Są przepiękne flakoniki i ich wnętrze, także, o, męski ma 75 ml, także jeszcze lepiej. No, w każdym razie, bardzo się opłacało i w sumie żałuję, że dla siebie nie wzięłam czegoś takiego. No trudno, będę czekała do świąt albo na kolejną taką cudowną promocję. Do zestawu Little Black Dress dołączona jest jeszcze roletka, o której na śmierć zapomniałam. Mam także dwie kredki diamentowe w kolorze Silver Lustre. Silver Lustre. Poprawcie mnie, jeżeli czegoś nie wiem, jak to się wymawia. No, żeby było poprawnie. I ładnie. Jedziemy dalej. Jest! Juhu! Wąchamy dalej. Tak, jest tutaj mygiełka figa. Tylko jaka to jest figa? Słodka figa. Nic tutaj nie pachnie, ale zaraz będzie pachniało. No co mogę powiedzieć? Słodka figa pachnie jak słodka figa. Nie wiem, czego ja się spodziewałam, dlaczego byłam taka uradowana. W każdym razie, słodka figa pachnie jak słodka figa. I bardzo ładnie pachnie. A jestem jeszcze ciekawa czegoś takiego. Jakby wyglądała mieszanka tych dwóch zapachów razem. Jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam. Mam nadzieję, że... to wyjdzie jakoś, że będzie w miarę pachniało. Jedziemy. Nie. To nie był jednak zły pomysł. Te zapachy wcale się ze sobą nie łączą i nie ma żadnego zapachu konkretnego, który by można było stwierdzić. No, w każdym razie doświadczenie zrobione, tak można powiedzieć, a przy okazji jeszcze moich włosów, bo na pewno zauważyliście, że wyglądają jakoś tak se. No to jestem w fazie testów szamponu suchego, który zakupiłam całkiem niedawno na promocji. Każdy na YouTube go zachwalał i stwierdziłam, że przetestuję go również ja. Na razie tak, ujdzie w tłumie, ale szału nie ma. O, tak wam powiem. No. Zobaczymy, ile te włosy wytrzymają w takim stanie, jakie są, chociaż nie ukrywam, że pragnę już je umyć. Dobra. Wracamy do zamówienia, ale już jest naprawdę bardzo mało. Wytrzymajcie jeszcze troszeczkę. Zostały trzy rzeczy na sam koniec. I pierwszy jest krem redukujący cienie pod oczami z technologią Precision Free Tea Eye. No. To tyle wam o tym mogę powiedzieć. Mam błyszczyk. Nude. I teraz tak. Nie wiem, czy znajdę. Jest.
odcień w kolorze Pink Pout. Tak one wyglądają, tak się prezentują obok siebie. Na górze jest Pink Pout, na dole jest Nude. I szczerze powiedziawszy, myślałam, że ten Nude będzie troszeczkę ciemniejszy. W sensie nie będzie aż tak bardzo różowy, tylko będzie bardziej taki no pod brąz jednak. Tak przynajmniej wydawało się, że będzie wyglądał w katalogu. No zobaczymy, czy klientka będzie zadowolona. I ostatnim produktem, którego też niestety Wam nie pokażę jak wygląda, jest pomadka Coco Kisses. I to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że znowu nie było nudno. No, w każdym razie, czy było nudno, czy nie było nudno, zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie swoją subskrypcję. Jeżeli jesteście zainteresowani moją osobą i moimi odcinkami, obiecuję, że będzie ciekawi. Poczekajcie chwilę, jeszcze trochę. Bądźcie cierpliwi. No. A tymczasem burym lasem się z Wami bardzo serdecznie żegnam, ślę Wam całuski i ubierajcie się ciepło, bo jest już zimno. No, trzymajcie się ciepło i pa pa!